Siema, siemka, siemanko! Laki z tej strony, witam was. Słuchajcie, tak ostatnio zauważyłem, że coś wypadałoby zmienić w domku. Myślałem właśnie nad zmienieniem na początku dywanu. Tutaj będzie taki dywan tego oto koloru. Ja ciemny zielony, ponieważ będzie tutaj nowy wygląd. Lakusiu, przyniesiesz mi kaktusy? Okej, dobra, mogę przynieść. To daj mi 5 sekund, przyniosę. Dobrze, bo robimy właśnie ten dywanik z kaktusów. O, mam akurat tutaj 6 kaktusów, 6 wełny. O, to się dobrze składa. Widzicie, taki oto, jak przypalimy kaktus, to taki oto barwnik wypada. No i dlatego teraz też musimy po prostu włożyć wełnę, barwnik i mamy oto taki dywanik. Co tam, Lakusiu, Trzymaj, trzymaj przyniosłeś? to tak. Zerwałem w naszym ogródku. O, super, to wrzucimy tutaj już do przepalenia kolejne i będziemy właśnie zmieniać kolor. O, jeszcze tutaj dodamy do naszego dywaniku. Super, jak to wygląda? Fajnie wygląda, dzieci? Wow, bardzo fajnie, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. A Bardzo fajny ten dywanik mamy tutaj w tym ja mam do domu. was takie pytanie. Czy ostatnio robiliście coś z kaktusami? Bo mam wrażenie, że się pomniejszają. Zobaczcie Jak to? te tutaj największe kaktusy, spójrzcie. Czy, bo one się mi się wydaje, że się na oczach pomniejszają. Ale Co tak się bardzo? stało? Ej, jak to się stało? Przecież my potrzebujemy teraz kaktusy do barwnika. Czemu one tak maleją? Ale Nie tak wiem, nie mam bardzo, przecież pojęcia. 10 kaktusów w dół to zeszło. To jest No niemożliwe. naprawdę. Wow! Ej, to znów. Kolejny tak tutaj. Naprawdę bardzo dziwna sytuacja, że one tak znikają. Coś. Wiecie co? Ja muszę przejść się do sklepu, dzieci. Ej! To wy to zrobiliście teraz? Wy przecież teraz Nie, nie no nie. dotykaliście tego kaktusa. Czemu? Ej, Czemu zniknęły one? te wszystkie. Halo, czy ktoś tutaj jest? Halo, może. Halo! Ty, no nikogo tutaj nie ma za żywopłotem. Przejdę do sklepu, kupię trochę. Ale nawet nasze małe. Patrzcie, tutaj znikają i została tylko sama doniczka. Faktycznie, ty. Aha. Ej, nie wierzę. Dobra, dzieci, poczekajcie tutaj. Dobrze, dobrze. No, widzowie, a wy w ogóle, witam was. Jeśli nie zapomnijcie teraz kliknąć łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. No dobra, my właśnie w tym momencie idziemy tutaj do bliskiego farmera. Co ten farmer skacze po dachach? On chyba z Bojaczy! drzewa zeskoczył na dach Tutaj i przez jest ten komin tutaj. musiałem wejść. O! Dobra. Dzień dobry, czego pan szuka? Mógłbym wejść tutaj. Co pan ma do sprzedaży? Bo ja słyszałem, proszę pana, kaktusy potrzebuję szczerze, to kaktusy. Nie mam. Zniknęły mi kaktusy dzisiaj rano. Tutaj mam tylko nawozy do. Zabrał pan? Ktoś zabrał? Ale jak to? Chwila, zobaczymy ogólnie, co tutaj jest w tej skrzynce. Nie mogę trafić tylko na tę Proszę, skrzynkę. proszę, proszę zostawić tą skrzynkę. Proszę ją zostawić. Ej, czemu? Czemu ten pan prowadzi w ogóle tam całą skrzynkę ma czegoś? Mam skrzyneczkę z kaktusami, z wszystkimi kaktusami tutaj w naszym mieście. On ma skrzynkę, słyszałem to. On ma skrzynkę z kaktusami wszystkimi w tym mieście. Chwila, pójdę za nim. Śmieszna Dobra, dobra, sprawa. tutaj, okej. No my potrzebujemy to barwnika. Nie wiem, w którym kierunku on poszedł teraz. Ale tutaj jest budynek, który znajduje się tu i może tutaj nam sprzedadzą. Chwila, proszę pana, proszę pana, proszę pana, halo. O! O! Proszę. Co się tu stało? Co się tu stało? My tutaj mamy takie specjalne zabezpieczenie, gdyby ktoś próbował wziąć nasze kaktusy. No To ja nie właśnie tak. wiedziałem. To ja nie Przepraszamy wiedziałem. bardzo, I szybko ale. po mleko, które znajduje się pan w tamtej skrzynce. Ostrożnie. Ale pomiędzy tutaj podróżować? Niech pan uważaj, bo to jest strasznie ostre są te kaktusy. No właśnie. O, wziąłem jakieś mleko. O, i na O, spokojnie, wypiłem. proszę. Po co pan tutaj do nas przyszedł? Bo widzę, że macie tutaj duże zbiorowisko kaktusów, a Właśnie, tak są to. naprawdę nikt dookoła w sklepie nie mają. Jest taki problem, że w naszym mieście tylko u nas już zostały. Coś się dzieje, że w całym mieście znikają i tylko został ten jeden gatunek kaktusów, Spokojnie, który jest tutaj. spokojnie. Czyli gdzie są wszystkie te?
Tylko tutaj, w tym pomieszczeniu. Ktoś tak naprawdę je musiał zabrać i ktoś je wziął. Teraz potrzebujemy innego gatunku kaktusów, żeby w naszym całym mieście nie wyginęły wszystkie. Ktoś musi jechać na pustynię i zebrać inny gatunek. To ja może pojadę, bo my z widzami, widzowie, my chcemy jechać zobaczyć te nowe. No to my z widzami pojedziemy teraz sobie tym autkiem i co, mamy przywieźć tutaj nowe gatunki? Tak, dokładnie, najlepiej dokładnie by było, jakby pan przywiózł wszystkie w całej pustyni. Zapraszam ponownie. Dobrze. To co, my umiemy chyba prowadzić tutaj autem. Jedziemy z wami tutaj. Ty, co oglądasz po drugiej stronie monitora, tak, jedziemy tutaj z wami. Zobaczcie, ja, Lucky i wy, my widzowie. Tutaj widzę jakaś półpłytka, to znaczy, że tutaj będzie chyba ta pustynia, do której zmierzamy, bo tu jest już wszystko zaplanowane. Ci ludzie, oni mają tak rozplanowany plan dnia, że oni wiedzieli pewnie, że ja przyjadę tutaj po tej... Nie trafione? O jest, trafiłem w końcu. I patrzcie, to jest tak wszystko fajnie rozplanowane, że ja mam nawet tutaj nowe auto, do którego wsiadam teraz, na głowę. Przejdę się na razie z buta, żeby zobaczyć... O, ale śmiesznie, śmiesznie ta owieczka tak chodziła bokiem, widzieliście? Tam widzę nowy rodzaj. Sami zobaczymy. I tu jakiś... taka świątynia. Hej, domek się pojawił. Zobaczcie, o, to znaczy, że wejdę sobie do niego, zobaczymy, wejdziemy tutaj do... Czy to mi się zdawało? Czy to mi się zdawało, że tutaj domek się pojawił? No nie. To chyba mi się wydawało. Ten domek był, się pojawił, ale to chyba Fata Morgana. To jest takie złudzenie optyczne na pustyni. Fata Morgana, tak się to nazywa. O, ktoś tu, jakiś farmer pobliski chodzi. Dzień dobry. Niech mi pan powie, czy ma pan jakąś wodę do picia albo coś do picia. Ja tutaj przez tą pustynię dokładnie idę już chyba z 3 dni i się zgubiłem. Czy ma pan może wodę, bo mnie strasznie suszy? Proszę, mam dla pana mleko, ponieważ mleko zdobyłem w jednej z fabryk. O jacie, dziękuję bardzo panu za mleko. Czego pan szuka na tej pustyni? Może mogę panu jakoś pomóc? Ja chodzę właśnie po pustyni, a na głowie mam auto, ponieważ szukam nowego rodzaju kaktusów, ponieważ chciałbym wykonać u siebie w domu dywan. To proszę iść przed siebie, tam jest ogromne pole kaktusów, tylko proszę uważać, bo może pana Fata Morgana jeszcze jedna spotkać, jak mnie wcześniej. No dobrze, to ja już idę. O, szkoda, że może, o, ciężko mi się idzie, to może to auto na razie tutaj odstawię. Jo, ale wielki kaktus. O, tu coś było i nie ma tego. O, może ja go zbiorę. Tutaj w ogóle, tutaj chyba było duże, duże ogrodzenie. Ej, ale zaraz pozbieram i będę miał dużo. Ej, to zniknęło. Ej, i się znów pojawiło. Co to się dzieje? Pozbieram trochę, może zrobimy też jakiś wystrój. O, to będzie ciekawe. Znów? Coś się tu pojawiło. Nie wiem, co to jest. I o co chodzi? Czy jakiś admin mnie troluje? O, ale ważne, ważne jest to, że będę miał dużo i labirynt. Chyba teraz przejdziemy razem labirynt. Nie wiem, gdzie on nas prowadzi, ale... O, też takie siedzenie miałem u siebie w domu. Halo, czy ktoś tu jest? Jakiś admin serwera? Bo coś mi pojawia się i znika. O. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ej, ale o, kim ty jesteś? Chodzi? Ale one mają kolce, dlatego mu... Ej! Co ty robisz? Ja nie wiem, ja przez przypadek, bo przez to, że ja na środku... Ty do drogę, to ja myślę, że te muszę omijać i no przez tak, to, że... Tak. Aha, bo ty... Dobra, to idź środkiem, te środkowe... ...mi zadawać kolce. Aha, no tak, bo mnie nie ranią, bo ja jestem kaktusem, co prawda. O, tutaj mój kolega... I cześć, panie niebieski.
Witam. A w mieście obok nas, to chyba ty mieszkasz w tym mieście, jest jakiś specjalny pan, który zabrał wszystkim kaktusy i trzyma tylko dla siebie. Nie w wiemy, takim nie wózku? Wiadomo... Może on w takim wózku jest? Bo widziałem tak, w takim wózku. Tak, on dokładnie takim wózkiem jeździł. No dobra, mam jakąś maszynę tutaj? No tutaj zaraz twój kolega powinien ci ją chyba przynieść, nie? Rzuć mleko, masz może mleko, bo jakiś tutaj jeden... O, mój kolega! Proszę bardzo. O, gdzie... O, leci ale już samolot. Tu pole, wielkie pole kaktusów, ciekawe. Kto tu jest w ogóle na tym... Na duży! Duży! No, tu jestem! Jest wszelakiego! O! Oj nie! Oj, samolot mi się zepsuł, ale to nic nie szkodzi. Idę do ciebie, Lucky, już. Widzisz może mnie? Ja ci widzisz to mnie? Drogę zrobię. O, dzięki. No faktycznie, bo mnie to troszeczkę pokuły. Cały czas ten... zmieniasz ten strój. Oj, no sorki, bo to jest taki wyjściowy, taki dres, byłem przed chwilą na siłowni. Ale tu trzymaj taką wielką maszynę, którą możesz... Tylko musisz mnie zatankować. Niech pan spróbuje. Widzisz? Widzę, czekaj. O, a patrz, na przykład teraz spróbuję tutaj zjechać, o. No, dlatego mój, właśnie moje zbieractwo tych oto roślin kłujących się skończyło. Mam już dużo. Mogę wykonać cały dywan w domu. O, a tam jakiś nazwany kurczak. Ale nieważne. Pewnie ktoś sobie tutaj ten co hoduje. O, duży, słuchaj, ja już wracam do domu, bo mam już wystarczającą ilość. Okej, dobra, to ja idę z tobą, bo ja też muszę się teleportować tam do domu, to wbijamy. Pewnie spytacie... Lucky, to ile w końcu zebrałeś tych kujących? No to dość sporo, zobaczcie, tyle. Tyle aż. O, ktoś tam parapampam, słyszeliście to? Okej, dobra. Bierzemy wszystkie kaktusy stąd i lecimy może do domu. I zabarykadujemy nasz dom i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Może nikt się nie dostanie do niego. Czy ktoś mnie podgląda? Idę za nim. Jeszcze tu są jakieś... Dobra, przez... Tak. Dobra, możemy lecieć do domu, jak najszybciej. Po co mu tyle ogólnie tych roślin kujących? Zastanawia mnie to. Pójdę za nim i zobaczyć, bo... O, tu jest już mój dom, ale chciałbym zobaczyć, w którym kierunku on podąża. Dobra, idziemy w stronę mojego domu. O, już widać tam ściany. Widać. Tylko jednej ścianki mi jeszcze brakuje. No to zaraz postawimy, bo już mam wystarczającą ilość. No to wow, będziemy mogli ale zrobić. On tam naprawdę dużo ma tych rzeczy, no. Pójdę za nim. Zobaczcie, jakie ściany. Jakie kujące ściany. Nie, no niesamowite. To może on wszystkie te brał z serwera. Okej, tak, tu ścianki trzeba postawić z kaktusów. Proszę wejść, tak, dziękuję. Okej, no to chowamy się do domu. No i ściana zaraz powinna być gotowa. Dobra, cyk. Dobra, okej, to budujemy te ściany. Tutaj kończymy budowę. O, no i możemy teraz już iść do domu na odpoczynek. Ty, ale coś te ściany jakoś się gibają, o co chodzi? Jak się gibają ściany, o co chodzi? Coś się giba. Ktoś jest na tej posesji, chować się do domu, czym prędzej, szybko. Coś się stało. Coś się zawaliło. Czekajcie, odzyskuję. Wezmę pochodnię w dłoń. To wszystko jest w kaktusach. Jest ktoś tutaj. Ty widziałeś, że jestem na twojej posesji. No bo czemu ty masz tyle... W sklepie nawet nie można kupić żadnego. No wiesz co, próbowałem się odgrodzić, zrobić taki bardzo, bardzo mocny mur. Mocny mur, wiesz, które po prostu, które ochronią mnie przed wszystkim, nie? A, no i jeszcze próbowałem zrobić... Dam ci zbrojkę kaktusową i możesz ją nawet ubrać na siebie, popatrz. Trzymaj. A co ona będzie robiła? Ona będzie cię chronić przed... I jeszcze mieczyk kaktusowy, proszę bardzo. Tutaj możesz wszystko sobie wziąć, możesz założyć. I teraz musimy próbować się jakoś stąd wydostać, bo naprawdę wszystko się zawaliło na mój dom. I musimy jakoś nas uratować stąd. Okej.
Tak. Ej, słyszysz coś? Nie wiem. Już jesteśmy blisko, patrz. Popatrz tutaj. Kto to tutaj jest? Jest dziura. Co tutaj rośnie? O! Laki, czy to ty? Czemu ty jesteś w stroju takim zielonym? Jeszcze masz jakieś kolce? Właśnie mam zielony strój, słuchaj, i normalnie najzwyczajniej w świecie jestem odporny na te kolce tutaj, wiesz? Ja cię teraz nie mogę przytulić, bo się pokuję kolcami, muszę ci powiedzieć. Mhm. Nie dotykaj nas jak najlepiej, bo... Ale popatrz, w ogóle teraz trzeba nas, mnie jakby odkopać. No, to musisz trochę się odkopywać, no tam dużo ci to zajmie. Ja będę chciał sprawdzić, czy to prawda, że... Patrzcie, jak dobrze ta zbrojka działa, ale super ona jest. Blaki, w ogóle muszę ci powiedzieć, że... Wiesz co, ogólnie to ja chciałem właśnie dokończyć u siebie ten dywan, który był dla mnie bardzo ważny od samego początku. Czy ty masz może białą wełnę? Bo ja mam barwnik i mam już dosyć sporo tych roślin, których potrzebowałem. Mam teraz białą zbrojkę wełnę? Taką, tak. Już tutaj ci i po daję, przepaleniu, proszę. Po przepaleniu. O, widzę, że tutaj już ktoś jeszcze pozbierał moje zdobycze. Proszę bardzo, tutaj ci wyłożyłam dużą białej wełny. To na pewno wystarczy na nasz barwnik. Tak. Okej, tata, kiedy dokończysz ten dywan, bo już naprawdę już nie mogę się doczekać. Co tu się w ogóle zrobi? Wow. Chciałeś i masz. W ogóle, ale zobacz, super. Jaki nasz tatuś ma ten, jaki... Jaka jaki twój... zbrojka fajna. Właśnie. No, taka kująca, ale popatrzcie, w ogóle wiecie, co w naszym domu odkryłem? Patrzcie, jakie malutkie kaktusiki są. Aha. O, ja cię kręcę, możemy je ponazywać. Marek i Krystian. No dobra. O, ja cię kręcę. A ten miecz jest niesamowity. A co on robi? Najlepszy miecz. A ten miecz? Najlepszy miecz na serwie, ale mam jeszcze taki. To możemy się Uwaga. Zmierzyć. Ale duży jest. Ciekawe, co on robi, jakie ma właściwości, co nie? Chciałbym jeszcze właśnie wprowadzić tutaj takie coś, że będziemy mieć nowy wygląd naszego domu. Sprowadzony będzie taką linią zieloną. O. Ale tak, super. Wow. Mega sprawa. Więc tak tutaj to wygląda. No, teraz sobie możemy pizzkę zjeść. Fajnie. Nie no, chyba ci w sumie wygląda jak kaktus. Tak jakby tam był kaktus, dokładnie. To bazylia jest. Bo to jest... tu jest ten salami. Trochę jest pieprzu tutaj widać. Soli. I bazylia. Faktycznie, dobra, ale to będzie dobre jedzenie. Miam, 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 miam. No, to dzięki, że oglądaliście do samego końca i pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!